Kurde, no i patrzcie, najważniejsze rzeczy bym wam nie pokazali. Gwóźdź programu. Cześć, siemanko, witamy was w kolejnym odcinku. Dzisiejszy odcinek będzie specjalny. Jubileuszowy. Gdzie tak powiedzieć, bo dzisiaj właśnie mija 4 lata od opublikowania naszego pierwszego filmu. No i dziś zabieramy was do maszynowni, poopowiadamy trochę o tej maszynowni. Postaramy się też odpowiedzieć na 3 najczęściej pojawiające się pytania. I tyle. Zapraszamy na film. Idziemy. Lecimy. No, pierwsze co się przed nami pojawia, to jest cała ta maszyna sterująca. Tam idzie na dół wejść, więc za chwilę też tam pójdziemy wam pokazać. Na razie obejrzymy ta góra tutaj. No i tu jest taka blacha. Z Adi tam ją trochę zasłonią, ale jest taka blacha, która była zamknięta po prostu, by nikt tam niepotrzebnie nie wsadził głowy, ręki albo czegoś innego. A teraz jest otwarty, idzie się tu fajnie pozaglądać do środka. Jakieś koła, zębatki. I różne takie. O, patrzcie tam. Ktoś, kto to obsługiwał, musiał nieźle to ogarniać. Tu stoi taboret, ale to nie był chyba, raczej na pewno nie był taboret, który tu stał. To może było jakieś inne siedzenie. No i teraz tu brakuje tych wszystkich uchwytów, widzicie, jest gwint, ale na pewno tu były jakieś skręcone jeszcze gałki, powiedzmy, nazwijmy to tak. No i ten gościu tu siedział i sterował po prostu tą maszyną. Z tych wskaźników pewnie odczytywał, nie wiem, prędkości, na przykład głębokość. Tak jak widzicie, tu są jakieś metry prawdopodobnie, albo poziome, nie wiem. Korekta szybowskazu, patrzcie, tu jest wszystko opisane. Włączniki, przełączniki, guziki. Ten jest trochę poczaskany. No widać też, że czegoś tutaj brakuje. Szafa kontroli prędkości dojazdowej. U góry jakiś sprzęt, który chyba nie był tutaj na tej szafie. Ktoś go tam położył. I zajrzymy teraz do środka, do tej szafy. Aha, tyle tu zostało właśnie, nie ma. Chociaż jakieś kable tu jeszcze są, ale już tak można powiedzieć symbolicznie. Też coś leży. Patrzcie, ile tu jest niespodzianek. Tam u góry siedzą terrorysty i robią tutaj bałagan. Adi. Przepięknie ci to wyszedło. Tak, no to mi to było. A czy chciałbyś odpowiedzieć teraz na pierwsze pytanie? Widzą. Zawsze. Ja? To powiedz nom. Nom? Mi nie musisz tego gadać. Widzą, powiedz. Jakie obiekty lubimy najbardziej eksplorować, bo tych pytań już było ciężko zliczyć na ten temat. Najbardziej lubimy eksplorować miejsca opuszczone. A tak, znaczy z tytułu tego, że jakby mieszkamy tutaj na Śląsku, no to chyba najbardziej lubimy tako industrialne, jakieś tam pokopalniane po hutach, magazynach. I dlatego właśnie wybór tego dzisiejszego obiektu nie był przypadkowy. Maszynownia. Tu akurat dalej się nikt nie wejdzie, no ale jednak taka maszynownia i można powiedzieć w takim dobrym stanie, to jest rarytasik. Rzadko kiedy się zdarza, żeby była w tak dobrym stanie. No, a ja się podpinam pod ta odpowiedź, bo kopalnie, huty i te sprawy to jest jednak coś, co nam gro. I idziemy dalej.
Idziemy dalej, idziemy zobaczyć to koło teraz. Ale zanim przyjdziemy do tego koła, to patrzcie, na co trzeba uważać. Ogromne dziury w podłodze. Tam też na dół się dozejść, zaraz tam pójdziemy. I co? Patrzcie, jako ta maszyna była wielka. Adi, Ono, idź tam koło tego koła stań, bo chciałem pokazać, jakie to jest wielkie, ale nie ma nic, żadnego odniesienia. Ile masz wzrostu? Ujawnij tajemnicy. 1,80 m. Kawochopa, ale patrzcie na te koło. Drugie tyle. Nad Adikiem to jest połowa tego koła, a drugie pół jest w podziemiach. I za chwilę tam pójdziemy, tak jak powiedziałem. Ale najpierw to tutaj ten pan nam jeszcze raz powie, do czego w ogóle to koło było. Do czego to koło było? To jest koło maszyny wyciągowej. Jak sama nazwa wskazuje, była to maszyna do wyciągania. Ale co ona wyciągała? No tutaj akurat nie wiem, co tu był za szyb obok tego. Więc, no, normalny zjazdowy. No to jakby spuszczała na dół ludzi. Mogła albo wyciągać ludzi, albo na przykład maszyny, nie wiem. Bo urobku nie, do tego jest osobny szyb, ale... No właśnie. I jeszcze możecie zauważyć tam i tam u góry. Nie wiem, czy wam dobrze to pokazuję, ale są takie dwa otwory i guma wisi z wyciętą dziurą. No, tam były liny. Tam były liny. I te liny właśnie były poprowadzone, jedna do góry na szyb, druga tędy wracała. I na tym szybie są koła, no, wszyscy wiedzą, jak wygląda szyb. Znaczy może nie szyb, a wieża szybu, bo to bardzo często się nam pojawia w komentarzach, że byście nie wleźli na szyb i no, na wieżę wyciągową. Także dziś nazywamy rzeczy po imieniu. Tak, jakby same koło jak koło, nie? Ale zobaczcie, jakaś tam śruby tutaj. To jest moja ręka, to jest nakrętka z śruby, nie? O, muszę to odkręcić. Jasne, no to. No dawaj, odkręcaj to. Już odkręciłem. Nie, bardziej dla popuszcza, bo się zawali i co będzie. Dobra. Nie no, faktycznie, ogromne są to. A tutaj ujawnimy tajemnicę. Wiecie, po co ta dziura tam jest? Smarowania. No brakuje drugiego dekielka. A nie, leżą tu, patrz na górze. Napraw. No i mamo. Mamy to. Jedna dziura. Nie, według mnie to jest albo zapasowe koło, albo tam jest dziura pod tym, albo jeszcze z drugiej strony brakuje. Może tak być. Też to sprawdzimy. No tutaj nie ma, no. Richtig. O. Powiedzmy, że naprawiony, bo ostatniego całkiem brakuje. Wiecie co, jeszcze jedna rzecz mi się przypomniała, bo były maszyny wyciągowe, które jakby nawijały linę na bęben i tej liny było, nie wiem, 1,000,000 metrów, nie wiem dokładnie ile jej było, no po prostu dużo jej było, a jak dobrze pamiętam i wiem, to na te koło się nie nawijała lina, tylko ona była poprowadzona, nie wiem jakby to, do czego by to porównać, powiedzmy jak pasek w aucie klinowym, tam i z powrotem, tam i z powrotem, i ona tylko się obracała i nikt się nie nawijała. No i tak mi się właśnie przypomniało. A to dziwne coś, co tu jest przed nami, to czarne, takie wielkie, ogromne, to jest hamulec. Coś na zasadzie, powiedzmy, klocków hamulcowych w aucie. I to właśnie tarło o te koło, jak chcieli to zatrzymać, no to po prostu to dociskało tu z dwóch stron tego koła i tu. Wtedy te koło zwalniało, no i ostatecznie się całkowicie zatrzymywało. Patrzcie, jak ta farba fajnie stąd odchodzi. Jeszcze z bliska wam pokażę. O, widzicie ta dziura? To jest ta dziura. Jak włoziła lina, o tam na samej górze jest druga dziura. Adi tutaj majstruje jeszcze detal. A my już możemy powoli zmierzać do podziemi. Już widzę jakiś zbiornik. Ale to było dawno. Na woda.
prawdopodobnie. Jeszcze na niebiesko pomalowane, więc tak mi się wydaje. I to jest to, o czym chciałem wam powiedzieć. Pokazać. Widzicie, to jest cała ta maszyneria pod spodem, pod tym miejscem, w którym pokazywałem, jest ten pulpit, ten stołek tam jakiś był, albo fotel, nie wiem. I wszystko, co tam się u góry działo, co tam ten maszynista, nazwijmy go, tym sterował, to wszystko tu się działo na dole i potem tam, o. I teraz tak jeszcze, przechadzając się po tych podziemiach, to teraz ja zacznę temat odpowiadania na pytanie, bo od samego początku pojawiają się takie pytania, czy my w ogóle planujemy jakieś odcinki specjalne na różne tam liczby subskrypcji. Więc odpowiadam. Robocza pod nogi, żeby nie wlecieć do dziury. No nie planujemy żadnych odcinków. Ogólnie cieszymy się, jak tych subskrypcji przybywa. Teraz już mamy 3000 i teoretycznie też można by było zrobić jakiś odcinek specjalny, ale tak jak powiedziałem, nie robimy. Zrobimy na... Wiem, kiedy zrobimy. Zrobimy, jak będziemy mieli 100 tysięcy. Także już nam niedużo brakuje i no 97 tysięcy, więc wszystko w waszych rękach. Może to będzie jutro, może to będzie za rok, może to będzie za 5, za 10. Nie mamy, a może nigdy. Nie mamy presji, cieszymy się ogólnie, że ludzie nas oglądają. Cieszymy się, że ludzie nas oglądają i piszą komentarze. Wtedy możemy się trochę z nimi tam popisać, pokomunikować, nazwijmy to. Tyle. I tak się nic nie odzywam, bo patrzcie, co tu rzecz znalazł. Jakaś dziura. I wydaje mi się, że to jest jakieś okienko na zewnątrz, ale tam ani głowy nie wystawiam, bo nie potrzeba. Ale tu leżą przed nami te drzwi z tego. Ktoś to wyrwał. Nie na złom, bo już by tego tu nie było, ale wyrwał, bo pewnie był ciekawy, co jest z drugiej strony. My też byli ciekawi, ale my już widzieli, że tam nie ma nic. Pod nogami jakiś wąż, dość wielki, gruby i co chwila takie huki, na które trzeba uważać. Sporo kabli zostało. Zazwyczaj w tych wszystkich budynkach jednak tego brakuje. Jakieś rury, które szły w stronę szybu. Używanie? Prawdopodobnie używanie. O, a tutaj drzwi i to miejsce, o którym opowiadałem przed chwilą, mniej więcej z tamtego miejsca. O, stołek tam na krawędzi. I pokazywałem wam ta dziura, żeby tu nie wpaść. Koło z tej strony wygląda w ten sposób. Jeszcze lepiej je idzie zobaczyć, jak zajrzymy tu bezpośrednio pod spód. Przeogromne te wielkie, tak jak widzieliście na górze Adistow, to dwie wysokości jego i tutaj zaś. Czyli można powiedzieć, że one ma 6 metrów średnicy. Nie więcej. Nie mamy miary ze sobą. Jeszcze w ogóle jaki musi być wytrzymały ta oś tam. Przecież to tyle waży ton i jeszcze takie obciążenia przyjmowało, że ciężko się to w ogóle wyobrazić. Hamulce, które przed chwilą widzieliście u góry i one są na dole też zamocowane za pomocą takich sfożni, no bo one musiały być ruchome. Tutaj delikatnie, bo delikatnie, ale jednak to musiało pracować przód tyłu. No i po tej rdzy widać, że bardzo dawno to tutaj nie było używane i już nigdy nie będzie. Z tego co wiemy, to budynek został sprzedany i co, ciężko nawet o tym gadać, ale prawdopodobnie to wszystko trafi na złom, bo to nie przejęło miasto w celu zrobienia tutaj muzeum, albo jakiś prywatny inwestor nie chce tego zachować. Kupił budynek, złom teraz jest w cenie, więc
No idzie się tylko domyślać, że za niedługo tego nie będzie. A to jakiś olej w środku, patrzcie. Tak się rozgadałech, aż w końcu doszliśmy pod, całkiem pod spód, pod te sterowania. To jest jeszcze wszystko, jak widzicie, jak to się odbije światło od tego, bo to jest wszystko nasmarowane. Tyle czasu to stoi, a to jednak tu jeszcze wszystko jest. Naprawdę w dobrym stanie to jest. Pod ziemiach nawet umywalka mieli i no, wiecie co mnie najbardziej ciekawi? Umywalka jest. A czemu nie ma kranu? Odpływ? Powiedzmy jakiś jest, ale też nie ma rury odpływowej. W ogóle. Nie, no, to było po prostu. Siadło, idealnie. No i tak ma być. Kreseczka jest. Kreseczka jest, a ja jeszcze zajrzę tutaj. To jest chyba metalowe, czy tam żeliwne, jakiś odlew, bo normalnie to jest nagwintowane. Przykręcone do betonowych podstaw. Jakieś maszyny to były ewidentnie na tym. I to w dodatku na prąd. Ale co to było, to ja nie wiem. To są jeszcze te drabinki, na których zazwyczaj są właśnie kable wszystkie połączone. Położone. A z tej strony też są jakieś podstawy, ale inne. Też wszystko z, to już jest akurat stalowe, widzicie to? Cełowniki, jakiś gruby kawał blachy i to w dodatku upolonej. Patrzcie na to, nie dotykam tego, bo nie wiem co się z tym dzieje, ale ten kabel jest, jeden kabel jest taki jak mój palec. To musiało być coś konkretnego. I jakoś skrzynka może taką rozdzielczą. Otwarto? Otwarto. Nie ma nic. Ale tu na pewno były jakieś kable, bo zwróćcie uwagę, że tu są przeloty na zewnątrz. I u góry jest też jakiś wylot właśnie bezpośrednio na ta drabinka. Idziemy teraz w tę stronę, poszukamy Adika. A, tu jest Adi. Będzie lampka na zdjęciu. Dobra, Adi, do ciebie została ostatnia odpowiedź na pytanie. Odpowiedz wszystkim. Tym, którzy to lubią i tym, którzy to nie lubią. Czemu my nagrywamy filmy i gadamy po śląsku, a nie czysto po polsku? Po pierwsze dlatego, że staramy się jak najbardziej kultywować język śląski. Język śląski ogólnie, jakby tradycja do. Tradycja, którą jakby tutaj u nas panuje. No bo wbrew pozorom jakby coraz mniej ludzi go do po śląsku. W naszym regionie, kiedy jest jedyny w swoim rodzaju tak naprawdę, nie? Bo jest tam jeszcze Kaszubi, no ale oni mają cały słownik, wszystko mają jakby. My musimy walczyć. My musimy walczyć, bo to więc jakby kultywujemy tradycję, kochamy ten język. Jeżeli no możemy, to staramy się gadać po śląsku. I myślę, że to może być puenta dzisiejszego krótkiego odcinka, naszego specjalnego, jak to powiedział, jubileuszowego. Język mi się poplątał. I opowiadaliśmy wam dzisiaj trochę o maszynowni, pokazaliśmy jak wygląda u góry, pod spodem. Także mamy nadzieję, że wam się podobało. Kolejny rok przed nami, za rok może zaś coś nagramy podobnego. Zobaczymy, nie wiadomo. Teraz możecie pisać komentarze, możecie zostawiać łapki i widzimy się w kolejnym ciekawym miejscu. Na razie. Na razie. Patrzcie, najważniejsze rzeczy, bo my wam nie pokazali. Dwóch programów. Nie wiem, jakby my to ominęli.
koniec. Kibel. Dobra, to już jest na serio, koniec.